Święty, niech dotknie nas, niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty, niech dotknie nas, niech nas ogarnie łaska Panie Twa. Duch Twój Święty, niech dotknie nas. Maryjo, tak jak wczoraj, tak i dzisiaj Ciebie zapraszamy, żebyś była przez cały ten wieczór z nami, żebyś przy każdym z nas stanęła, każdego z nas, żebyś uczyła, każdą i każdego z nas byś uczyła wsłuchiwać się w Słowo Boże, wsłuchiwać się w poruszenia Ducha Świętego, przyjmować te poruszenia, przyjmować to Słowo, wcielać później to Słowo w życie, tak jak ono stało się ciałem w Twoim życiu. Prosimy też Ciebie, byś chroniła nas od zła, byś pomagała nam wyzwalać się z kłamstwa. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Szpital polowy, dzień trzeci, rekonwalescencja, krótki rzut oka na to, co było w niedzielę i wczoraj. W niedzielę dzień był zatytułowany Spojrzeć na ranę, spojrzeć na lekarza. Przyglądaliśmy się temu, że jesteśmy powołani do życia z miłości Bożej, z miłości wiecznej, z miłości wspólnotowej, z miłości wolnej, dobrowolnej. I że na obraz i podobieństwo takiej miłości, miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego, trzech osób boskich jesteśmy stworzeni, więc powinniśmy też, relacje między nami powinny być podobne do tych w Trójcy, skoro podobni do Boga, to też w tym wymiarze. No i rozmawialiśmy o tym, że za sprawą węża wdarło się kłamstwo w ten sposób przeżywania życia, że to, co odziedziczyliśmy od naszych rodziców, różnych innych ludzi, którzy nas otaczali, to była prawdziwa miłość z jednej strony, ileś tej prawdziwej miłości było, ale że obok tej prawdziwej miłości najczęściej zawsze pojawia się też coś, co miłość udaje, jakieś karykatury miłości albo zupełne zaprzeczenia tej miłości, kiedy ktoś nas neguje, kiedy intencjonalnie nas okłamuje, jakby niszczy nas intencjonalnie, to wtedy to już jest zupełne zanegowanie miłości. I rozmawialiśmy, czy mówiłem o tym, że jest lekarz, który na to kłamstwo odpowiada, który z tego kłamstwa chce nas uzdrowić. Tym lekarzem jest Jezus Chrystus, tym lekarzem jest Bóg, który przez całe wieki mówi do człowieka, który od Boga się oddalił, ale pełnym takim słowem prawdy skierowanym od Boga do nas jest Jezus Chrystus, wcielone słowo Ojca. I wszystko, co Jezus robi i wszystko, co Jezus mówi, to jest pokazywanie, objawianie właśnie miłości Ojca i tego, że Ojciec nie odwraca się od nas, chociaż my się od Niego odwracamy. Szczytem tego objawienia jest krzyż, gdzie Jezus na krzyżu mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co robią. Odrzucona miłość nie przestaje kochać, szalona miłość Jezusa, która usprawiedliwia tych, co Go krzyżują. To jest niezwykłe, zupełnie, i taka jest miłość Boża. Wczoraj zatrzymaliśmy się nad operacją. Taki był drugi temat, że pierwszy dzień to było spojrzenie na własne rany i spojrzenie na lekarza, a drugi dzień zmierzaliśmy do tego, żeby pozwolić temu Jezusowi przeprowadzić operację na otwartym sercu u nas. I tekstem, który nas do tego prowadził najbardziej, to było ukrzyżowanie i dwóch łotrów. Jeden, który z pewnym takim zatwardziałością serca nie chce uznać swojej własnej słabości, swojej własnej grzeszności i woła: jak jesteś Mesjaszem, to zdejmij z krzyża i siebie i nas. I to jest taka postawa
chcę być uzdrowiony, ale tylko po to, żeby mi było w życiu lepiej i wygodniej, a nie chcę uznać własnej nędzy, takiej wewnętrznej grzeszności, nie chcę uznać tego, że niszczę Słowo Boże w moim życiu. To jest postawa tak zwanego złego łotra, a tak zwany dobry łotr staje w postawie skruchy. Mówi Jezu, do tamtego mówi, my tu słusznie wisimy na tym krzyżu, ale on nic nie zrobił. I do Jezusa się zwraca, Jezu, wejrzyj na mnie, jak będziesz u swojego Ojca, czy wejrzyj na mnie, jak będziesz w Królestwie. I to jest postawa serca, która otwiera nas na to, żeby Jezus mógł zoperować to nasze serce. Postawa skruchy. Postawa takiego pokornego, bez żadnego odgrywania, jakby kiedy to jest tylko zewnętrznie odgrywane, to nie działa. Odgrywana taka pokuta, nie? Takie, można odegrać żal. Ale to wtedy nie działa, to jest po zewnętrznej wtedy. A wejście w taką postawę prawdziwej skruchy, stanięcie w prawdzie, przyznanie się, że ja nic nie mogę zrobić z tym, że Pana Boga podeptałem w moim sercu. Mogę tylko liczyć na Jego miłosierdzie i otwieram się na to miłosierdzie, to wtedy ta najważniejsza operacja na naszym sercu się dokonuje. Wiemy już, że nie możemy w sobie pokładać nadziei, tylko to jest zwrócenie oczu do zmartwychwstałego Jezusa, który jakby stał przed nami i mówił, tak, odrzuciłeś mnie w swoim sercu. Wręcz zabiłeś mnie mówiącego w twoim sercu, mnie, który jestem Słowem Bożym. Jakbyś chciał zerwać tą relację między nami zupełnie na amen, ale ja żyję i oferuję ci dalej przyjaźń. To jest oferta, którą Jezus nam przynosi. I to, o czym chcę dzisiaj mówić, to jest rekonwalescencja. Jeszcze wspomniałem wczoraj o przebaczeniu. O tym, że to przebaczenie i sobie samemu i drugiemu człowiekowi i niekiedy Panu Bogu, jak takie mamy wrażenie, że On nas zranił, że to przebaczenie jest ważne, że jest trudne, że jest akt przebaczenia i jest proces przebaczenia. To są dwie rzeczy, które ze sobą są mocno związane, ale dzieją się w naszych wnętrzach, w naszych sercach osobno często. Jak po każdej operacji potrzebna jest rekonwalescencja, czyli taki czas pewnego odpoczynku, nabrania sił, taki po takiej duchowej operacji jest potrzebny czas rekonwalescencji. Po otwarciu serca, po przyjęciu przebaczenia, po takiej zgodzie, jak wczoraj o tym mówiłem, zgodzie na to, żeby Jezus za mnie umarł, żeby Jego krew popłynęła we mnie, w moje życie, w te różne rany, w te różne historie, te braki przebaczenia, żeby umył mi nogi, to też jest obraz, który wczoraj poruszaliśmy, jest potrzebny czas po takim otwarciu serca na nabranie sił i na pewną przemianę. Przychodzi mi do głowy scena z Dziejów Apostolskich, tak żeby powiedzieć wam też jakby o co chodzi tutaj. Tam był taki człowiek o imieniu Szymon, który był czarnoksiężnikiem, jakiś uprawiał czary, sztuczki, wprawiał całe miasto w osłupienie. Przychodzili do niego różni ludzie, płacili mu za to, myśleli, że jest Bogiem, no w tamtych czasach takie było myślenie. I on się nawrócił, przyjął chrzest, jak tam przyszedł Piotr do tego miasta, gdzie on te swoje sztuczki odprawiał. On się nawrócił, przyjął chrzest, ale potem dotarli przez naukę kogoś tam przyjął chrzest i potem przyszedł Piotr właśnie i Jan do tego miasta, gdzie oni byli. Jak on zobaczył, że oni się modlą za ludzi i ci ludzie otrzymują Ducha Świętego, to wyszła stara rzecz z niego. Kłamstwo, w którym on żył, wyszło na nowo. Przyszedł i powiedział, ile chcecie, żebym wam dał, żebyście mi dali tę samą władzę. Ja wam zapłacę. Piotr go wtedy potraktował dość surowo i facet się nawrócił po raz drugi. Klęknął i powiedział, pomódźcie się za mnie, żeby mi się nie stało to, co Piotr powiedział. Ta postawa i ten obraz tego Szymona z Dziejów Apostolskich to jest właśnie obraz, który mówi o tym, że potrzebujemy rekonwalescencji. Moi drodzy, że operacja na otwartym sercu, której dokonuje Jezus, taki moment uznania własnej słabości i przyjęcia miłosierdzia, to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie znaczy, że mentalność nasza się zmieniła. Nasz sposób myślenia się zmienił. Moi drodzy, jak żeśmy nasiąkali przez wiele lat takimi nieprawdziwymi
schematami funkcjonowania, gdzie to nie była prawdziwa miłość, tylko jej karykatury, albo w ogóle coś, co miłością nie było, to potrzeba, jak już się to serce otworzy na tą miłość i tą miłość zaczynamy, tą Jezusową miłość, to umywanie nóg, to spływanie krwi, to dawanie siebie za darmo, ta oferta tej przyjaźni, która jest zupełnie darmowa ze strony Boga, to potrzeba trochę czasu pobyć przy tym Bogu, trochę czasu przy Nim posiedzieć, żeby się tej nowej miłości przynajmniej zacząć uczyć, zacząć ją wprowadzać w życie. Dlatego potrzebna jest rekonwalescencja. I kilka takich obrazów i dróg tej rekonwalescencji chcę Wam powiedzieć. I jedną ważną rzecz też chcę powiedzieć, że ta rekonwalescencja się nigdy nie kończy. Znaczy, ciągle potrzeba nam wracać do tej, znaczy to doświadczenie, że ja jestem grzesznikiem i mam w sobie tendencję do zadeptywania Słowa Bożego w moim wnętrzu, to jest stała ludzka tendencja. To jest owoc grzechu. I żeby jak najmniej wprowadzać ją w życie, to znowu nie chodzi o to, żeby własnymi siłami to robić, tylko żeby patrzeć na Jezusa, na Niego się zwracać, doświadczać Jego miłosierdzia, Jego miłości i z wdzięczności, nie z tego, żeby zarobić na miłosierdzie, ale z wdzięczności za to, że zostało mi przebaczone, próbować jak najmniej go deptać i jak najwięcej wypełniać to słowo. To jest dynamika chrześcijańska, to jest dynamika pełna radości. Jestem wolny wtedy. Nic nie muszę, żeby mnie Jezus kochał. Co więcej, mogę zrobić największe świństwa i Jezus dalej będzie mnie kochał. Ale kiedy jestem przeniknięty tą miłością, to z wdzięczności ja nie chcę robić świństw. To z wdzięczności ja chcę za Nim iść, ja chcę wcielać Jego Słowo. Z wdzięczności, z radości. Wdzięczność, słowo Eucharystia, to jest wdzięczność. Składanie, to jest postawa eucharystyczna chrześcijanina. Bycie wdzięcznym. Wdzięcznym Bogu, dostrzeganie też różnych objawów, dobroci u innych ludzi, żeby być za to wdzięcznym. Zatem, żeby się tego, ta rekonwalescencja, żeby mogła przebiec, to kilka takich ścieżek chcę pokazać. Jedna z takich ścieżek to jest obraz winnego krzewu i latorośli wszczepianej w ten winny krzew. To jest związane też z przebaczeniem. Postawa przebaczenia jest ważna w sercu chrześcijanina i moi drodzy, jak sobie uświadamiamy, że mi to kiedyś, jak ze swoim jakimś tam jednym przebaczeniem, takim bardzo dużym, ktoś mnie kiedyś bardzo zranił, przynajmniej w moim mniemaniu zrobił coś takiego, co było bardzo bolesne, to jak lizałem rany, a lizałem je chyba półtora roku, odprawiałem w tym czasie rekolekcje i siostra zakonna, która mi towarzyszyła w tych rekolekcjach, mówi: Jacek, ja kiedyś odprawiłem rekolekcję w winnicy. Swoją drogą duszpasterstwo wasze nazywa się winnica. Odprawiłem rekolekcję w winnicy i jedną z rzeczy, które robiliśmy, żeby poznać lepiej te tajemnice uprawy wina i tak dalej, to było, że robiliśmy wszczepki. W sensie, że braliśmy takie nieszlachetne gałązki winne i wszczepialiśmy je w szlachetne krzewy. I mówi, wiesz jak to się robi? Ja mówię, no wyobrażam sobie, że bierze się taką wszczepkę i się zaastrza jak ołówek. Tak, żeby ten rdzeń był taki ogołocony, żeby wystawał zupełnie. I potem podchodzi się do takiego szlachetnego krzewu i się go nacina też do rdzenia, do samego środka. I potem jedno w drugie się wkłada. No mówi, no dobrze, no jeszcze trzeba tam posmarować jakimś woskiem czy czymś wokoło. No i mówi, no widzieliśmy, myśmy te powszczepiali, a widzieliśmy te z poprzednich sezonów. I te z poprzednich sezonów, jak się okazuje, po kilku, nie wiem, czy miesiącach, czy latach, ale wydają dokładnie takie same owoce, jak ten szczep szlachetny. No i tutaj się, myślę, zapala już lampeczka. Moi kochani, nasze poranione serce, jak przyłożymy do zranionego serca Jezusa. Jak sobie pozwolimy, to tak staniemy tacy ogołoceni z tą naszą raną, jak taki zaostrzony krzew. I pozwolimy sobie na to, żeby to serce przyłożyć do rany Jezusa, do Jego przebitego serca, no to wtedy Jego krew zaczyna płynąć w naszym krwiobiegu. To trzeba wtedy trochę czasu, żeby
tą wypłukało tą naszą krew, ta Jego krew, żeby ją wypłukała. Ale wtedy zaczynamy przynosić takie owoce jak On. I to jest nieustanna rekonwalescencja. W nas to, co nieszlachetne, odzywa się do końca życia. Ale kiedy się pozwalamy wszczepiać w Jezusa, wzrastać z Nim coraz bardziej, żyć z Nim coraz bardziej, no to nasze ciało staje się jakby przedłużeniem Jego ciała w tym świecie. Znaczy ciało to też nasze wszystkie relacje. Przez ciało, przez mówienie, przez słuchanie, przez dotykanie, przez ciało wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. To wtedy nasze ciało, nasze życie, nasze relacje zaczynają nabierać Jego blasku. Zaczynamy ludzi traktować podobnie do Niego. Więc jeden element to jest takie przychodzenie ze swoim bólem do Jezusa i wkładanie swojego zranienia, swojej słabości w Jego rany. Najpełniej, jakby, czy jakoś, nie wiem, czy najpełniej, ale bardzo wyraźnie to widać w sakramencie pojednania. Kiedy przychodzę i otwieram serce, pokazuję te miejsca, gdzie grzech mnie najbardziej rozwalił i pozwalam, żeby Jezus w swoim sercu, swoją krwią mnie z tego obmywał. Który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju, mówi ksiądz nad Tobą, kiedy udziela Ci rozgrzeszenia. To jest ten punkt. Drugi moment rekonwalescencji to jest, czy druga możliwość, druga ścieżka, to jest Eucharystia. Wspomniałem już o tym na samej mszy świętej. Przyjmowanie Komunii Świętej. I to nie tylko przyjmowanie, ale jakby świadomy udział w całej Eucharystii. Wsłuchiwanie się w Słowo Boże. Sprawowanie Eucharystii, odpowiadanie na wszystkie wezwania, które mówi ksiądz, zaangażowanie takie całym sobą w Eucharystię, wreszcie, która zmierza też do Komunii Świętej, to jest jednoczenie się z Jezusem, to jest karmienie się Jezusem, to jest karmienie się tą jakością miłości, którą Jezus zaprezentował między nami. Ten nasz chleb, który jest wnoszony w procesji, ksiądz się nad tym modli, żeby to w liturgii wschodniej to jest pięknie pokazane. Ksiądz tam jak się modli nad darami, to mówi: ześlij swego ducha na nas i na te dary, żeby ten chleb i wino stały się ciałem, żeby ten chleb i wino i my, żebyśmy się stali ciałem i krwią Chrystusa. To chodzi o to, żebyśmy na Eucharystii się napełnili Jezusem i wychodząc z Eucharystii, żebyśmy przynajmniej choć trochę wprowadzali w życie relacje takie, jak on miał. Jak on ma. Kolejny element rekonwalescencji ciągłej, nieustannej, to jest pobożność maryjna. Tylko myślę, trochę inaczej pokazana. Ja teraz bardzo tak wiem, że się odsłaniam teraz. Wiem, że teraz się odsłaniam. Ale w którymś momencie to się też wiąże z Eucharystią. Dzisiaj zażartowałem z chłopakami przed mszą świętą, że w sercu jestem protestantem, no to teraz wyjdzie, że nie. Bo i Eucharystia, i Maryja. Moi drodzy, w jakimś momencie mojego życia zupełnie w niespodziewany sposób zacząłem patrzeć na Matkę Bożą tak, takimi ludzkimi też, jakby patrząc na aspekt jej takiego bycia kobietą. I zrozumiałem, że to jest ktoś niezwykły, bo sam Ojciec powierzył jej wychowanie swojego Syna, Bóg Ojciec. Powierzył jej wychowanie swojego Syna, więc ona musi być kimś zupełnie niezwykłym. Kimś zupełnie niezwykłym, kto też umiał wychować Jezusa na kogoś takiego, razem z Józefem, bo to też jest ważne, że razem z Józefem umieli wychować Jezusa na kogoś takiego, kto oddaje życie, kto oddaje swoje życie. I widząc to, to jest dla mnie powód, dla którego ja się powierzam Matce Bożej. Mówię, jak Ty Jego tak wychowałaś do takiej miłości, to ja Ci siebie powierzam, to mnie też wychowuj do takiej miłości. To mnie też wychowuj. Zgadzam się, pozwalam Ci, wychowuj mnie, szturchaj mnie, kiedy robię coś złego, podpowiadaj mi, żebym robił dobrze. Nie? Inny element. Patrząc dalej, kontemplując Matkę Bożą, wyobrażam sobie, w jaki cudowny sposób ona patrzyła na świętego Józefa. I jeśli on stał się święty, to dlatego, że widział ten wspaniały wzrok na sobie. Ona w nim widziała tego, do czego on musiał dorosnąć. Głęboko wierzę i przeżywam to jakoś, że jak Matka Boża na mnie patrzy, to staje się lepszy.
to dorastam do tego, do czego jestem powołany. Bo ona widzi to, do czego Bóg mnie powołuje. Ja tego nie zawsze widzę. Ale będąc z nią w kontakcie, blisko niej, widząc, że jakby w jej oczach to, że ona we mnie to powołanie widzi i to jej wspiera, żebym ja do tego doskoczył, dorosnął, to dorósł, to jest niezwykle, to jest coś dodającego siły. Dalsza rzecz, zupełnie niezwykła jak dla mnie, jak w którymś momencie sobie to tak poukładałem, że przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Pana Jezusa. W Chrystusa jesteśmy wszczepieni. W Jego ciało. Tym ciałem jest Kościół, ale przecież to ciało też celebrujemy jako Kościół w Eucharystii, więc i Eucharystia, i chrzest się zbiegają, że jesteśmy ciałem Chrystusa, my jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. I teraz, jeżeli Chrystus przyszedł na ten świat w ciele przez Matkę Bożą, to skomplikowane trochę jest, ale skoro Chrystus i On miał miejsce pod jej sercem, On się począł pod jej sercem, to jest znak dla nas, że my w wierze poczynamy się nie w innym miejscu, tylko pod sercem Maryi, w jej odpowiedzi, w jej tak, w jej wierze jest nasz początek naszej wiary. W związku z czym ona jest kimś takim dla nas, dla tego Bożego człowieka w nas, jak dla Jezusa, że wychowuje w nas, jakby daje życie temu Bożemu człowiekowi w nas. Jest taką opiekunką tego życia. Niezwykły zupełnie moment, kiedy nad Jezusem wyśpiewuje swój magnifikat. Wyobraźcie sobie, tam gdzie nasi rodzice nas nie przyjęli, albo otoczenie nie przyjęło nas najlepiej, jak może być, to jak tak duchowo wejdziemy w to doświadczenie, że jest też nasze miejsce pod sercem Maryi, to jak ona nad nami wyśpiewuje magnifikat i dziękuje Bogu za nas, za ten dar, jakim jest nasze życie i wychwala Ojca za to, to jest modlitwa, która nas uzdrawia dogłębnie, do samego korzenia. Ona najpełniej oddaje chwałę Bogu też za nas. To jest modlitwa, która uwalnia od złego ducha, od wszelkiego kłamstwa, które On w nas nawtykał. U samego źródła. Jej modlitwa. Jeśli jej się powierzasz, to ta jej modlitwa nad tobą ma potężną moc, żeby cię chronić, żeby cię uzdrawiać, żeby cię uwalniać od kłamstwa. Później, patrząc na to, jak ona towarzyszyła Jezusowi, to jak będzie trzeba, to ucieknie z nami do Egiptu, jeśli jej się powierzamy. Będzie trzeba, to wrócimy. Przyjdzie moment, kiedy będziemy mieli podjąć zadania w tym Kościele i w tym świecie i powie tak jak Jezusowi w Kanie, nie mają już wina. Przyjdzie moment, kiedy będziemy oddawać życie, będzie stała obok i nie będzie próbowała nas zdjąć z krzyża, tylko będzie stała z boku, jakby dodając siły, synu dasz radę kochać do końca, córko dasz radę kochać do końca. Wreszcie będzie, jest w wieczerniku z apostołami, w momencie, kiedy przychodzi Duch Święty. Kiedy oni stają się pełni Ducha Świętego i mogą iść i głosić Jezusa, zanieść Jezusa innym. I ona też tam jest. Ona jest kimś, kto stwarza przestrzeń na Ducha Świętego. Więc jej, z nią, bycie z nią w kontakcie, powierzanie się jej jest najlepszą drogą rekonwalescencji tego, żeby po operacji, którą Jezus na naszym sercu dokonuje, żeby trwać we wzroście ciągłym. Czyli przypomnę, przebaczenie, trwanie jak w innym krzewie, Eucharystia, karmienie się Jezusem, to przebaczenie też sakrament pojednania, Eucharystia i powierzenie się Matce Bożej. To by było na tyle. 23 minuty, lepiej niż wczoraj. Moi kochani, teraz będzie za chwilę pieśń, wystawienie Najświętszego Sakramentu i taka mniej więcej 15-minutowa medytacja, jako że dzisiaj jest wtorek i normalnie we wtorek jest grupa Ignacego medytacyjna, to żebyście chociaż trochę mogli zakosztować tego, czym jest medytacja. Ona będzie zgrana z tematem dzisiejszego dnia, z rekonwalescencją, więc teraz zapraszam, żeby osobiście troszkę tak się wyciszyć, zaprosić Ducha Świętego do własnego serca, poprosić Boga, żebym się jak najwięcej na Niego mógł teraz otworzyć, przyjmować Jego natchnienia, Jego działanie. A jeszcze przypomnę, że jutro ostatnia szansa na udział w Kręgu Magii. Dzisiaj przyszło, nie wiem ile, pewnie z 20 osób w sumie, może trochę mniej.
w naszym kręgu, który od wczoraj już trwa, było znowu super, jeszcze głębiej i wspanialej, naprawdę niezwykle. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli z nim, jakby pozostałym, byli z Magdą razem w kręgu. Jutro 19 w Małym Kościele w sali duszpasterstwa Krąg Magis. Wejście wychodząc z kościoła, karteczki z ćwiczeniem. No, jutro temat dnia to powrót na front po szpitalu polowym. Zacznij swoją medytację od tego, że weź świadomie kilka oddechów, wycisz się. Skup się tylko na tym powietrzu, które wdychasz, wydychasz. Tak, żebyś stanął
usiadł. Właśnie przyjmij taką pozycję ciała, jaka jest Ci wygodna. Można klęczeć, jeśli tego pragniesz, ale można też usiąść. Postaraj się być tu i teraz. Uświadom sobie, jakie uczucia są w Twoim sercu, myśli, jakie masz w głowie. Bóg, Jezus, na którego patrzymy, który jest z nami, On może się z nami spotkać w każdym stanie naszym, w jakim jesteśmy. Nic nie stanowi dla Niego przeszkody. Tak jak możemy z bliskim przyjacielem spotkać się wtedy, kiedy jesteśmy rozdrażnieni, wtedy, kiedy pełno różnych myśli mamy albo uczuć, których nie lubimy, ale możemy na chwilę się zatrzymać, spotkać i porozmawiać o tym, co jest w nas, albo posłuchać, to tak samo może być z Jezusem. I teraz w chwili takiego krótkiego westchnienia serca własnymi słowami powiedz Jezusowi, że chcesz się z Nim spotkać. Powiedz Mu, że chcesz przyjąć Jego Słowo, że chcesz Go lepiej poznać. Poproś Go też, by dał Ci swojego Ducha Świętego, by ten Święty Duch w tej modlitwie Cię poprowadził. Przez chwilę własnymi słowami w ten lub podobny sposób się pomodl. Proszę, posłuchajcie teraz fragmentu Pisma Świętego. To jest początek 11 rozdziału Ewangelii Łukasza, ledwie 4 wersy. Ale wsłuchajcie się, to będzie tekst, który chcemy dzisiaj medytować. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z Jego uczniów rzekł: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Posłuchajmy jeszcze raz. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawinił. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.
Spróbujmy teraz sobie wyobrazić tych uczniów, którzy widzą Jezusa wracającego z modlitwy. Oni widzieli, że On się modli. To jest już 11 rozdział Ewangelii Łukasza, więc już wiele rzeczy uczniowie zobaczyli, też cudownych rzeczy, które Jezus zrobił. Widzieli, jak uzdrawia, słyszeli, jak naucza. Zafascynowali się Jezusem i za Nim poszli. Teraz zaczyna do nich docierać, że Jezus jest tak niezwykły, bo ma jakąś niezwykłą więź z Bogiem. Więc mówią do Jezusa: pokaż nam tego Boga. Wprowadź nas w tę więź, którą Ty masz. Chcemy tak jak Ty, żyć tak pięknie jak Ty żyjesz. Potrwajmy chwilę, tak jak ci uczniowie przy Jezusie i pokazujmy Mu to, jaka jest nasza modlitwa dzisiaj, teraz, w tych ostatnich dniach czy miesiącach. Czy ta modlitwa przynosi nam życie, czy nie? Pokazujmy to Jezusowi, rozmawiajmy o tym z Jezusem, o naszej modlitwie. Wracając do tego biblijnego tekstu, teraz dalej patrzmy na Jezusa, który wysłuchuje prośby swoich uczniów. On mówi: Panie, naucz nas się modlić,
I Jezus odpowiada, jak się modlić. Jezus nie trzyma tej swojej więzi z Ojcem dla siebie. To nie jest jakaś przestrzeń zamknięta, do której nikt nie ma dostępu. Wręcz odwrotnie. Jezus dzieli się tą swoją więzią z Ojcem, pokazuje, zaprasza do tej więzi uczniów i mówi im, jak się modlić. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Teraz przy każdym wezwaniu, zdaniu z tej modlitwy przez chwilę będziemy trwać i rozważać, czego nas Jezus uczy. Ojcze, niech się święci Twoje imię. To jest modlitwa uwielbienia Ojca. Rozpoznania tego, że Jego imię jest święte, że On jest święty. Przez chwilę uwielbiajmy Ojca w naszych sercach. Niech przyjdzie Twoje królestwo. To jest jakaś tęsknota za miłością. W królestwie Ojca panują więzy miłości. Tutaj na ziemi tego brakuje. To jest jakby zapraszanie, niech ta miłość na nas stąpi, byśmy i my kochali się tak, jak u Ciebie w królestwie Ojcze się kocha. Pokazujmy teraz Bogu Ojcu te przestrzenie, gdzie potrzeba Jego Królestwa w naszym życiu, by to Jego Królestwo wstąpiło, by Jego miłość wstąpiła. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. To jest takie wezwanie, które mówi o tym, że chcę móc godnie żyć, chcę mieć pracę, chcę zarobić na codzienny chleb. To jest przestrzeń, żeby powierzać Ojcu takie materialne, własne utrzymanie, żeby w te rzeczywistość też był Ojciec zaproszony. Teraz przez chwilę powierzaj Ojcu swoje materialne utrzymanie, swoją pracę albo jej brak, albo Twoje zbytnie przywiązanie do pracy.
I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. Tu nie trzeba komentarza. Pokazuj Ojcu te przestrzenie, gdzie Ty potrzebujesz przebaczenia, albo gdzie ktoś czeka na Twoje przebaczenie. I ostatnie wyzwanie, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Jezus sam przeżył kuszenie na pustyni, więc mówi swoim uczniom, by się modlili o to, aby chwila pokus nie ulegli. Pokazujmy teraz Ojcu te miejsca, gdzie jesteśmy kuszeni, by w Niego nie wierzyć, by wybierać to, co nie jest zgodne z Jego wolą. Prośmy Go, by nas umacniał. I teraz naszym wzrokiem zwróćmy do Jezusa, jak ci uczniowie, którzy Go pytali o tę modlitwę. I przez chwilę zatrzymajmy się nad tym, co stało się w naszych sercach w tym czasie. Czy się nudziłem, czy się modliłem, czy przeżyłem jakieś poruszenie. Teraz jeszcze przez chwilę ciszy porozmawiajmy z Jezusem właśnie o tym, co się stało albo co się nie stało w czasie tej modlitwy. Może czegoś oczekiwałem, a to nie przyszło. Jak przyjaciel z przyjacielem, zupełnie w szczery sposób, porozmawiajmy o tym, co przez te ostatnie 20 minut działo się w naszym wnętrzu.
Kończąc, pomódlmy się wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty Twoje imię, jak w niebie, bardzo Wam dziękuję za modlitwę. Wychodząc z kościoła, weźcie karteczki z apteczką na trzeci dzień. Teraz jeszcze będzie modlitwa, błogosławieństwo, pieśń jeszcze jakaś dziękczynna czy uwielbienia. Do zobaczenia jutro, mam nadzieję. Uwielbiamy Cię, gdy jesteś dobry.